Mamy do rozwiązania takie zadanie, w którym występują trzy funkcje. Funkcja f, funkcja g i funkcja h. Funkcja f, wiemy o niej tyle, że mamy podane wartości tej funkcji w kilku punktach i wartości jej pochodnej w kilku punktach. Dla funkcji g mamy podany wzór tej funkcji. Wiemy, że g od x to jest wartość bezwzględna z x minus 1, dodać 1. No a funkcja h jest zdefiniowana w ten sposób, że wartość tej funkcji h w punkcie x. To jest 3 razy wartość funkcji f w punkcie x, dodać 2 razy wartość funkcji g w punkcie x. No i teraz w zadaniu pytają nas, jaka jest wartość pochodnej funkcji h od x dla x równego 9. To mamy obliczyć. Jaka jest wartość pochodnej funkcji h od x dla x równego 9? No z takim zapisem innym, czyli z primami, to można by zapisać to w ten sposób, że ile to jest h' od 9? Ile to się równa? O to nas pytają. Zachęcam, żebyście zatrzymali film na chwilę i zastanowili się nad tym sami, zanim ja to rozwiążę. No dobrze, no to rozwiążmy to. Mamy obliczyć pochodną funkcji h w jej wartość w takim punkcie. No to zapiszmy sobie, że mamy obliczyć pochodną po x funkcji h od x. No, czyli musimy obliczyć pochodną po x z tego wyrażenia, które tutaj mamy. Czyli będziemy mieli 3 razy f od x dodać 2 razy g od x. Teraz skorzystamy z takiej własności pochodnej, że pochodna sumy to jest suma pochodnych. Czyli ja napiszę to w ten sposób, w takiej postaci, że to będzie pochodna z mojej funkcji 3 razy f od x dodać pochodna z tego drugiego składnika, czyli 2 razy g od x. No i teraz skorzystamy z kolejnej własności pochodnej, mianowicie takiej. Jak mamy funkcję pomnożoną przez jakąś stałą, to pochodna takiego iloczynu to jest ta stała razy pochodna funkcji. Inaczej mówiąc, można tę stałą wyciągnąć przed pochodną. No i właśnie to, że pochodna sumy zachowuje się w ten sposób, a pochodna funkcji pomnożonej przez stałą zachowuje się tak, jak powiedziałem, to się nazywa, że pochodna jest liniowa. To się nazywa liniowość pochodnej. Czyli ja mogę napisać, że to jest d po dx w działaniu na funkcję f od x i wynik działania tej pochodnej pomnożony przez trójkę. I tak samo będzie dla tego drugiego składnika, czyli tutaj też będzie d po dx, czyli pochodna w działaniu na funkcję g od x. No a dwójkę mogę sobie wyciągnąć przed różniczkowanie. No dobrze, no to to jest moje wyrażenie, które pozwala mi wyrazić pochodną funkcji h poprzez pochodne funkcji f i pochodne funkcji g. Ja może napiszę to jeszcze w tej innej notacji, tej z primami. To to jest po prostu h' od x. A tutaj mamy po prostu trzy razy. Tutaj to wyrażenie to jest po prostu f' od x. f' od x. No a to drugie, które tam mamy, to to jest po prostu g' od x, czyli będzie dodać dwa razy g' od x. No, jak ktoś jest biegły w tych rachunkach i obeznany z tymi regułami, no to mógłby od razu stąd przeskoczyć tu i to napisać, co tutaj mamy. Po prostu dopisać te primy, wiedząc, że pochodna właśnie ma tę własność, że jest liniowa. No dobrze, no i teraz to, co mamy obliczyć, to jest, jaka jest wartość pochodnej dla dziewiątki. Może ja to innym kolorem napiszę. Dla dziewiątki. No to po prostu zamiast x musimy wstawić tutaj wszędzie 9. Czyli tutaj napiszę 3f', dodać 2 razy g'. No i tam, gdzie był x, tam wstawię 9. No i żeby to obliczyć, to muszę znać wartość pochodnej funkcji f w x równym 9 i pochodnej funkcji g w x równym 9. Wartość pochodnej funkcji f dla dziewiątki to ja znam, bo po prostu mam to w tej tabelce. Czyli z całej tej tabelki będę potrzebował tylko tej jednej danej wartości pochodnej funkcji f x równym 9. No ale muszę jeszcze obliczyć wartość pochodnej funkcji g w x równym 9. No i tutaj skorzystam ze wzoru funkcji g, który mam. Może zacznę od tego, że narysuję sobie wykres tej funkcji. Jak będzie wyglądał wykres tej funkcji. Bo pochodna to jest nachylenie stycznej. No to może nam się uda odczytać to z wykresu, jeżeli ta funkcja będzie wyglądała w jakiś prosty sposób. To może zanim wykres narysuję, to może napiszę tę funkcję w trochę innej postaci. No bo tutaj inaczej to się będzie zachowywało dla X większych od jedynki, kiedy to wyrażenie będzie dodatnie pod, pod wartością bezlenną, a inaczej, kiedy ono będzie ujemne. No właśnie, więc zapiszmy to może. W tej postaci rozbijając to na dwa przypadki. Czyli pierwszy przypadek jest taki, kiedy to jest dodatnie, czyli kiedy x jest większe lub równe 1. Ścisznie mówiąc, kiedy to jest nieujemne, jeżeli tu przy większe równe. No i wtedy mamy wartość bezwzględną z x 1, to będzie po prostu x minus 1, kiedy to jest dodatnie, czyli x minus 1 dodać 1. Tak tutaj będzie. Wtedy, kiedy x będzie mniejsze od 1, no to to wyrażenie jest ujemne. No i wtedy tutaj mamy minus x plus 1. Musimy zmienić znak na przeciwny, dodać 1, czyli ta nasza funkcja G od x po uproszczeniu tych wyrażeń będzie miała taką postać. Tutaj jedynki się odejmą, czyli będzie po prostu x dla xów większych lub równych 1, a tutaj będziemy mieli minus x plus 2 dla xów mniejszych niż 1. No to możemy narysować wykres tej funkcji. Widzimy, że. Dla x większej jedynki to jest po prostu funkcja liniowa równa x. Czyli powiedzmy tu jest punkt 1, 1. No i tutaj na prawo od tego punktu to będzie funkcja y równa się x, czyli to będzie taka prosta. Powiedzmy, że to jest prosta. No a na lewo to będzie prosta o ujemnym nachyleniu. Mamy minus x plus 2. Czyli to będzie wyglądała jakoś tak. Czyli to jest wykres funkcji g od x. No i teraz to, co nas interesuje, to jest wartość pochodnej dla x równego 9. Czyli nachylenie stycznej do wykresu tej funkcji dla x równego 9. No widzimy, że to nachylenie to tutaj na prawo od jedynki ono jest stale równe 1, a na lewo od jedynki ono jest stale równe minus 1. Czyli w szczególności dla x równego 9 to nachylenie będzie równe 1. Czyli mogę to napisać, że g' w punkcie x równym 9 to będzie po prostu 1. No a wiem, że f' od 9 to z tabelki wiem, że to jest 3. Czyli ostatecznie ten nasz wynik to będzie 3 razy f', czyli 3 razy 3. Dodać 2 razy g' w punkcie 9, czyli 2 razy 1. No, to daje w sumie 11. To jest ostateczna odpowiedź do naszego zadania: że wartość pochodnej funkcji h dla x równego 9 jest równa 11. Więc rozwiązaliśmy zadanie, a to zadanie jest zaczerpnięte z ćwiczenia na naszym portalu Khan Academy. Link do tego ćwiczenia znajdziecie w opisie filmu poniżej.